W dzisiejszym odcinku mój najnowszy haul lumpeksowy. Można by rzec nawet, że ciut gdzieś tam jest nawet luksusowy. Więc jeśli jesteś ciekawy, oczywiście zostań ze mną do końca. Pamiętaj oczywiście o subskrypcji. Pamiętaj też o tym, żeby dać tego kciuka w górę, jeśli tylko spodobał Ci się ten film. Teraz krótkie intro i zapraszam Was do oglądania. Tak jak już właśnie wspomniałam, zahaczymy tutaj troszeczkę o luksus. Luksus, jakim jest materiał. Czyli udało mi się naprawdę ostatnio zdobyć przepiękne materiały i nawet jedwab również, po raz pierwszy zresztą, w tak dobrym stanie właśnie. I zaczniemy sobie od pierwszych rzeczy, jakimi są swetry. Pierwszy sweter, właściwie to jest taki golf, który zresztą mogliście widzieć już na moim Instagramie, właściwie taki urywek gdzieś tam, bo nigdy Wam nie pokazuję też tak w zupełności wszystkiego od A do Z. Dokładnie kupiłam ten golf za 14 zł. Wybrałam się wtedy do lumpeksu, ponieważ miałam dosłownie 10 minut wolnego, a akurat zaparkowałam koło niego, więc grzechem byłoby po prostu nie pójść. I tego dnia właśnie kupiłam tylko tą jedną rzecz, ale jakże znakomitą, ponieważ mamy tutaj 50% wełny oraz 50% kaszmiru. Więc ten golf, powiem Wam, że naprawdę jest bardzo milusi w dotyku. Miałam przyjemność również go też ubrać na chwilę, chociaż staram się nie ubierać tych rzeczy jeszcze przed nagraniem filmu dla Was, ponieważ tutaj tak naprawdę ten film jest premierą dla mnie. Jest to, słuchajcie, marka Kashmir Blend H&M. Nawet tego nie widziałam wcześniej, słuchajcie. Jest to H&M, o tutaj widzicie. Czyli wydaje mi się, że te sweterki takie basicowe właśnie, kaszmirowe, na H&M gdzieś są po 200 zł minimum na pewno. Zresztą nawet planuję dla Was zrobić w najbliższej przyszłości właśnie taki haul z H&M, z tego Premium Selection właśnie ze swetrami. Więc jakże fajnie trafiłam. Jest to MK, więc no, to jest taki piękny, szary basic, który na pewno będę nosić bardzo często. Co mnie bardzo ucieszyło, że on w ogóle nie jest nigdzie skulkowany, zmechacony. Nie musiałam go nawet w żaden sposób tutaj golić golarką do swetrów. Jest idealnym po prostu stanie. Kosztował 14 zł. Właściwie te wszystkie tutaj lumpeksy, które będziecie widzieć, to są właśnie rzeczy kupione na wagę i wtedy właśnie wyszło dokładnie 14 zł. Więc bardzo się cieszę z tego zakupu, ponieważ uwielbiam takie basiki nosić. Uwielbiam je nosić na przykład pod jakieś takie teddy beary długie, pod marynarki, pod na przykład jakieś kamizelki. Myślę, że super będzie to wyglądać, a dodatkowo będzie grzać, ponieważ wełna i kaszmir naprawdę pięknie grzeją, są delikatne dla ciała, więc dla osób wrażliwych to jest idealny skład, naprawdę on jest milusi. No i teraz w przebitkach również będziecie widzieć, z czym ja to tutaj zestawię. Myślę, że najlepiej tutaj bym się czuła zdecydowanie właśnie z takimi szerszymi spodniami, które uwielbiam, czarne, zresztą z H&M również ostatnio je kupiłam. Bardzo je lubię nosić, są przewygodne, do wszystkiego pasują, i do Adidasów i do botków właśnie, takich skarpetowatych, gdzie tutaj znowu nam się wydłuży noga i świetnie to naprawdę wygląda. Na to mogę marynarę jakąś zarzucić albo może właśnie jakiś fajny płaszcz taki już zimowy, ponieważ już naprawdę robi się chłodno na dworze. No po prostu do wszystkiego jest taki sweter, czy do spódnic, czy do właśnie tych spodni, czy do jeansów, obojętnie naprawdę. No i mamy drugą rzecz, którą już kupiłam w innym dniu. Wyszło mi za nią, żeby Wam tutaj teraz nie skłamać, 17 zł chyba. Jest to 100% wełniany sweter, właściwie cardigan w kolorze takim kamelowym. Zobaczcie, on ma taki krój i wydaje się, że on jest taki bezkształtny, taki bez polotu, nudny, mało modowy. Natomiast przyznam Wam się, że ja uwielbiam właśnie takie trochę lumpiaste swetry.
bardzo dobrze się w nich czuję, a w szczególności jeśli on ma tutaj 100% wełny, to naprawdę uwierzcie mi, że jest ciepły. Jeszcze go nie nosiłam, ale jak go przymierzyłam, to ja czułam, że on po prostu grzeje niesamowicie. Do tego ma tutaj takie kieszenie. Ja uwielbiam na przykład jesiennymi wieczorami w ogóle ubierać takie kardigany do jakiejś zimowej herbatki, do kominka, żeby się ogrzać. No, naprawdę uwielbiam. I tym bardziej, że on też nie jest taki jakiś bardzo ciasny, tylko właśnie ma tutaj też obniżoną tą linię ramion, więc on jest taki ciut gdzieś tam oversize'owy. Jaka to jest firma? Uniqlo. O, Elka. Więc myślę, że również dobry zakup, jeśli tylko właśnie lubicie takie lumpy, powiedzmy. No a skład znowu 100% wełny, więc czego by tu chcieć więcej, tak naprawdę. I zauważcie, że jeżeli byście chodzili do lumpów, jeżeli lubicie je, jeżeli lubicie tam szperać, bo naprawdę można takie cuda znaleźć z pięknymi składami za bardzo małe ceny, za bardzo niskie ceny. I przykładowo nawet na H&M no te ceny są ciut gdzieś tam wyższe, no bo kilkaset złotych kosztują takie swetry. Jak widzicie, w second handach można to też dostać, tylko wystarczy po prostu wybrać się do niego i zacząć szukać. A więc tematykę swetrową już pomału kończymy i przechodzimy do mojej, myślę, że największej perełeczki w ostatnim czasie, ponieważ jeszcze nigdy mi się nie udało upolować jedwabiu. I jest to, słuchajcie, jedwabna sukienka? Tunika? Ciężko mi jest ją określić, naprawdę, co to jest dokładnie. Ponieważ no na mój wzrost, no to jest to taka mini sukienka, natomiast myślę, że na wyższą osobę byłaby to po prostu tunika. I ona ma, dokładnie Wam powiem, ponieważ nie jest to czysty jedwab, gdyż w środku ma taką jakby powłokę właśnie bawełnianą. Ona z zewnątrz właśnie jest, tak, 55% ten jedwab, a 45% bawełna. No, czyli ta bawełna tutaj ewidentnie jest od środka, a ten jedwab jest tutaj właśnie na zewnątrz. No jedwab, słuchajcie, to jest sam luksus tak naprawdę w dotyku. Moje tutaj palce, moje opuszki palców mają przepiękne doświadczenie. Ja kocham materiały i tutaj faktycznie czuć tą jakość w tej sukience. Tak naprawdę, powiem Wam, że to był ostatni dzień, kiedy ja się wybrałam do tego lumpeksu. Było najtaniej, bo było chyba 20 zł za kilogram, jeśli się nie mylę. Więc wyszło mi za nią złotówkę, może dwa, nie wiem. Naprawdę, ona jest bardzo leciutka, więc naprawdę grosze mi za nią wyszło. Zdziwiłam się w ogóle, że ona jest. Ja też tak, jak szukałam akurat w tych sukienkach, tam szperałam sobie, to głównie gdzieś tam tylko dotykiem szukałam czegoś fajnego i tak dotknęłam, mówię, o jene, co to jest, taki fajny materiał. Od razu wyjęłam, tak patrzę na to, takie średnie bym powiedziała, no ale zobaczę, co z tego będzie. Może bym sobie zrobiła z tego jakąś apaszkę, może jakieś gumki, może jakieś inne akcesorium. Mówię, wezmę, bo jest tanio, więc może właśnie sobie coś z tego zrobię, a jak zobaczyłam w ogóle, że to jedwab, to mówię, nie no, biorę. Nie będę tutaj rozmyślać, nic więcej, po prostu biorę i tyle. No i okazało się, że jak w domu sobie to przymierzyłam, jeszcze nawet bez prania, tak na szybko, bo tam sobie nie przymierzałam, to mówię, to nawet ma jakiś fajny fason, można nawet z tego coś fajnego wymyśleć. Do tego również mamy też pasek, zaraz go znajdę i Wam szybko pokażę. Dobra, miałam go tutaj pod ręką, gdzieś w szufladzie, niestety nie jest wypracowany tak jak ta sukienka, natomiast ja go też w żaden sposób tutaj nie zamocowałam, ponieważ nie mam na niego kompletnie pomysłu. Wydaje mi się, że on był gdzieś przytwierdzony tutaj jako taka kokarda. On był tutaj wypruty, więc ja go też w żaden sposób tutaj nie przyszywałam. Tutaj zobaczcie, że też jest miejsce po metce. Niestety nie wiem, co to jest za firma. No i tak naprawdę, jak ją też przymierzyłam, to zauważyłam, że niestety prześwituje. I nawet jeżeli ubrałam taką beżową bieliznę,
no to również prześwitywało i miałam problem. Boże, co ja mam teraz z tym zrobić? A może Wy macie jakiś pomysł, co z tym zrobić? Na przybitkach oczywiście będziecie wszystko widzieć. Miałam okazję również się raz też ubrać na większą uroczystość w naszej rodzinie i po prostu stwierdziłam, że narzucę na to białą marynarkę i przepaszę sobie i przepasałam sobie to paskiem. Myślę, że nawet ok to wyglądało, natomiast nie ukrywam, że też chciałabym ją nosić po prostu bez tej marynarki. Czy może jakąś halkę wszyć pod to? Jak myślicie? Może macie jakiś pomysł? Jeśli macie, to oczywiście czekam na Wasze komentarze. No i do tego gołe nogi świetnie wyglądają, jakieś fajne szpilki, takie może w kolorze właśnie nude albo jakieś złote. Będą na pewno bardzo elegancko wyglądać i bardzo tak dostojnie. Ja w ogóle widzę już tą sukienkę na jakąś wigilię. Myślę, że może pięknie się spisać do tego właśnie, o, takie włosy ulizane trochę jak ja dzisiaj, mam perły. I no, piękna stylizacja, na pewno będzie się z tego klarować. No dobra, ale koniec już tego jedwabiu, przechodzimy do, wydaje mi się, że bawełnianej sukienki, ponieważ wszystko mamy tutaj wycięte. Jest to firma VRS, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, co to jest teraz, może gdzieś tam Wam napiszę na ekranie. No i jest to Basic 2XL, więc tak naprawdę jest ona potężna. Natomiast nie ukrywam, że też taką właśnie codzienną sukienkę po prostu szukałam, taką lejwę czarną, którą mogę ubierać na przykład pod ramoneskę, do mokasyn, czy do trampek, czy no nie wiem, mogę ją tak naprawdę nosić całorocznie i do wszystkiego ona będzie pasować. I nie ukrywam, że mam z H&M dwie takie na ramionczkach z takiego samego materiału, takie trochę też właśnie lejbowate, natomiast wszystkie są brudne do mestosu, ponieważ często w nich sprzątałam gdzieś tam łazienkę. No i ja już tak mam, że zawsze się pobrudzę, więc no niestety je poniszczyłam. O tym obiecuję, że będę dbać i na pewno myślę, że ją jakoś wybronię, że może fajnie naprawdę wyglądać, pomimo tego, że jest taka duża. I przechodzimy do ostatniej rzeczy, jaką jest przepiękna, bardzo urocza koszula biała z kołnierzykiem takim. No słuchajcie, to jest totalny vintage, bardzo mi się ona podoba. Nie ukrywam, że właśnie kupiłam Zarze 3 lata temu, bardzo podobną właśnie z kołnierzykiem. No i mam ją nadal w szafie, natomiast jak tą zobaczyłam, pomimo tego, że ona jest podobna, no to stwierdziłam, że ja muszę ją mieć. Ona jest to taka, no naprawdę vintage'owa, bardzo stara. Zobaczcie na tą metkę. Nawet nie wiem, co to za firma. Jakieś kombi, 42 niby rozmiar. No jest po prostu taka urocza. Ten, w ogóle ten kołnierzyk jest taki całkiem inny. Naprawdę mi się on kojarzy, no nie wiem, z jakimi latami, z 50-tymi, 60-tymi. Piękny bufiasty rękaw. No pięknie ona wygląda, w ogóle nie jest wybleknięta, ma piękny biały kolor. Tego typu właśnie koszulę uwielbiam nosić do znowu czarnych spodni szerokich. Do tego mokasyny mogą być, do tego jakieś botki. Do tego można narzucić jakiś fajny płaszcz wełniany, czarny lub jakiś kamelowy. Naprawdę propozycji jest wbrew pozorom naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o takie kołnierzyki. No i do tego związane włosy, tak jak mam teraz również. I naprawdę można się przenieść w czasie trochę. Ja uwielbiam właśnie takie perełeczki, trochę właśnie mniej nowoczesne. Także na pewno ze mną zostanie i bardzo się z niej cieszę. Kosztowała ona naprawdę również grosze, nie wiem, może z 3 zł. I mamy teraz spodnie. Spodnie numer 1, których Wam teraz nie pokażę na przebitkach, ponieważ po prostu są to bridgesy. Jeżeli jesteście miłośnikami jazdy konno, no to lumpex również jest miejscem, w którym dostaniecie często przepiękne bridgesy i praktycznie w ogóle nie zniszczone. Te właśnie do takich należą. Jest to firma Karat, niestety metka średnio widoczna, za bardzo tutaj nie widać, co to za materiał, ponieważ już jest prana. Natomiast są dla mnie dobre, myślę, że to jakieś 38 może być. Taki kolor, ja wiem,
oliwkowy. Taki oliwkowy, naprawdę bardzo uniwersalny. Do tego mamy tutaj, widzicie, takie właśnie wstawki zamszowe, które są właśnie przy bridgesach. No i długość przede wszystkim dla mnie jest idealna na mój wzrost, więc właśnie chciałam Wam tylko pokazać, że to nie jest oczywiście nic modowego, coś co można wystylizować teraz sobie na przebitkach, chociaż nie ukrywam, że przy jeździe konno naprawdę można się świetnie ubrać i są piękne rzeczy. Natomiast chciałam Wam tylko pokazać, że właśnie jest to idealne miejsce również, żeby właśnie znaleźć tam rzeczy, które używamy do swoich sportów ukochanych. Kosztowały one, ja wiem, 10 zł, coś takiego. No i przechodzimy do następnych spodni, jakimi są takie bardziej eleganckie w kolorze czekolady. Nie wiem, czy kamera nie przekłamuje trochę tego koloru, ale jest to ewidentnie kolor czekoladowy. Są właśnie ciut eleganckie, tutaj mają, zobaczcie, taką gumeczkę też, więc fajnie. Jest to rozmiar 38 i powiem Wam, że je wzięłam, natomiast trochę są takie zbyt ciasne. Są dobre, ale uważam, że powinnam do nich trochę schudnąć, więc na przebitkach może tak dziwnie trochę na mnie to wyglądać. Natomiast no zobaczymy, jak mi to odchudzanie pójdzie. Jakoś średnio to widzę ostatnio. Jest to firma Brandtex Collection 38, tak jak mówiłam. No i skład mamy taki średni, ale wiecie, że poliester czasami jest wybaczalny i tutaj naprawdę fajnie on tutaj się wpisał i on ma tutaj dokładnie 64% poliestru i 32% wiskozy oraz 4% elastanu. No więc przyzwoity, powiedzmy, skład. Kolor jest naprawdę przepiękny, bo do tego możemy na przykład ubrać sweter jakiś taki w kolorach brązowo-beżowych, wełniany bądź kaszmirowy, albo właśnie może coś takiego basicowego bardziej, do tego jakaś marynarka, możemy zarzucić na to znowu płaszcz, może kamelowy, właśnie coś takiego bardziej zrobić brązowego, jakąś brązową stylizację, oczywiście botki albo po prostu jakieś adidasy. No i na tych spodniach już właściwie kończę ten haul. Mam nadzieję, że Wam on się podobał i pokazałam Wam również, że w Lumpeksie można dostać fajne materiały. Wystarczy po prostu tylko szukać. Dajcie znać, czy również chodzicie do second handów, czy lubicie. Co Wam najbardziej się podoba z tych rzeczy? Jaką byście z chęcią sami przytulili? Czy znajdujecie może też właśnie takie fajne materiały, powiedzmy, które należą do jakości premium? Tutaj wyświetli Wam się mój Instagram, na którym staram się zamieszczać co jakiś czas jakieś fajne ciekawostki, również rolki dla Was tworzę, więc myślę, że jest co oglądać. Ja Wam oczywiście dziękuję bardzo za to, że byliście po prostu dzisiaj ze mną w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Życzę Wam cudownego dnia. Całuję mocno i do następnego już za tydzień. Pa, pa!